Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Ania Urbańska, Dena w Biznesie Struktogram, witam Ciebie serdecznie jak co wtorek o 18 na naszym kanale, gdzie rozmawiamy o biznesie, o mózgu, o relacjach, o rekrutacji, o tego typu elementach. Dzisiaj chcę z Tobą porozmawiać o takim wątku, który mnie fascynuje od jakiegoś czasu, kiedy szczególnie przyglądam się ludziom, którzy zaczynają w biznesie. Są to czasem osoby, które gdzieś tam przeszły z korporacji, zaczynają swój własny biznes albo ludzie, którzy zaczynają swoje działania w branży marketingu sieciowego, MLM-u albo ktoś, kto na przykład w mojej branży, branży edukacyjnej zaczyna działanie albo ktoś, kto chce się czegoś nauczyć, ktoś, kto chce coś zyskać i bardzo Często obserwuję te osoby i mam takie wrażenie, że one chcą znaleźć tak zwanego złotego grala. Nie wiem, czy słyszeliście, jest taki, taka, są takie legendy, że taki złoty gral to jest coś takiego, co pozwoli ci w bardzo szybkim tempie uzyskać rezultaty, uzyskać efekty. W mitologii mówiło się o tym, że to jest jakiś złoty zban, złota misa, czyli jakieś takie narzędzie, takie urządzenie, czy coś takiego wyjątkowego, dzięki czemu ty bardzo szybko dostaniesz taki rezultat, jaki chcesz. Ja bardzo często widzę, że w biznesie dzieje się podobnie. Ludzie otwierają swoje działalności gospodarcze, rozpoczynają pewne działania i chcieliby, żeby w przeciągu kilku tygodni, miesięcy mieć ogromne rezultaty. Bardzo często spotykamy się z tym, że mówią do nas, jak to jest możliwe, że teraz jest taki trudny czas, a Wy macie na sali szkoleniowej, online po kilkadziesiąt osób, że Wy cały czas pracujecie, że tyle ludzi zapisuje się na Wasze kursy językowe. Przecież Wy na pewno macie jakiś sekret, coś takiego wyjątkowego. I Mam wrażenie, że ci ludzie szukają właśnie czegoś takiego, co nazywane jest właśnie złotym gralem, czyli czymś, co pozwoli im się bardzo szybko wzbogacić, bardzo szybko stać się znanymi, sławnymi ludźmi, którzy mają rezultaty, którzy mają efekty. I myślą sobie, że takim gralem to będzie na przykład jakieś szkolenie online, które oni przejdą i w ogóle po tym szkoleniu, to już w ogóle wszystko będzie super. Potem myślą sobie, że to będą takie konsultacje biznesowe, które biorą znowu kogoś. Potem myślą, że to będzie przeczytana książka. Jak zastosują strategię z tej książki, to właśnie nagle spłynie na nich deszcz pieniędzy i różnych innych benefitów. Czasem myślą, że to jest kontakt z kimś. Może poznam kogoś, kto jest mocniejszy, silniejszy ode mnie. Kogoś, kto jest znany, sławny, i wtedy taka osoba pozwoli mi wypłynąć. I mam wrażenie, że cały czas niektórzy takiego złotego grala szukają, zamiast po prostu zwyczajnie wziąć się do roboty. W moim przekonaniu, takim złotym gralem są dwa elementy. Jeden z tych elementów to są po prostu konsekwentne, nieustające działania. To, że dzisiaj ktoś ma rezultaty, to, że dzisiaj ktoś ma efekty, nawet w związku z tym, że sytuacja jest trudna i cały czas zarabia dobre pieniądze, to prawdopodobnie dlatego, że przez wszystkie poprzednie lata cały czas konsekwentnie wykonywał pewną pracę. Że cały czas konsekwentnie robił swoją robotę bez względu na to, co się wydarzało dookoła. I ta konsekwencja dla niektórych właśnie jest takim elementem, który prowadzi do finału pod tytułem Złoty gral, czyli rezultat. Drugi element związany z tym, jak takiego złotego grala znaleźć, to jest słowo cierpliwość. Ja mam takie swoje ulubione zdanie, że miej cierpliwość, wszystko jest trudne, zanim stanie się łatwe. Łatwe staje się wtedy, kiedy zaczynasz tą rzecz robić już z coraz większym zaangażowaniem i coraz łatwiej ci ona przychodzi. Dlatego też przestań szukać swojego złotego grala, tylko po prostu zacznij zabierać się za robotę. Konsekwentnie, z dużą dozą cierpliwości, bez szukania na wszystko patentów, wytrychów, drogi na skróty, łączenia się w jakieś spotkania, relacje, że inni ludzie za nas coś załatwią. No takie rzeczy dzieją się niezwykle rzadko choć nie mówię, że się nie dzieją, być może u Ciebie się zadzieją. Jest tak wiele czynników, które wpływają na to, że nam się, mówiąc kolokwialnie, udaje. To jest mnóstwo okoliczności, które mogą się na to nałożyć. Natomiast ja jestem przekonana, że konsekwentne działanie, konsekwentna praca, dużo cierpliwości, dużo pokory, pokory do ludzi, pokory do sytuacji, im dłużej daną rzecz robisz, tym jeszcze więcej pokory, to Cię doprowadzi do Twojego rezultatu, do Twojego sukcesu. I być może wtedy kiedy ktoś przyjdzie do ciebie po latach i powie to jest pewnie twój złoty gral gdzie go znalazłeś jak on w twoich rękach się pojawił a ty wiesz doskonale że złotym gralem to jest po prostu robota którą wykonałeś i działanie, które cały czas trzeba robić. Więc nie ma znaczenia, czy w tej chwili jesteśmy w łatwych, czy w trudnych czasach. Nie ma znaczenia, czy ludzie chodzą i mówią: kryzys, nie kryzys. Są tacy, którzy teraz są, się wzbogacają, są tacy, którzy teraz są coraz biedniejsi. To, co jest moim kluczem na złotego grala prowadzenia biznesu, to to, żeby nieustannie, pomimo tego wszystkiego, co na zewnątrz, prowadzić swoje działania krok po kroku, z dużą dozą cierpliwości, z dużą dozą pokory. Tego wszystkiego Ci gorąco życzę. Jaki jest Twój złoty gral? Podziel się. E, proszę w komentarzu koniecznie. E, dziękuję Ci za dzisiaj. Mam nadzieję, że subskrybujesz nasz kanał i że bywasz na spotkaniach z nami. E, spotkamy się w kolejny wtorek, bo już niebawem przygotowujemy dla Ciebie e, cykl niesamowitych. E, no, postów za dużo bym powiedziała, niesamowitych nagrań, dzięki których będziesz miał szansę zobaczyć, jak w biznesie działacie jeszcze skuteczniej, korzystając z wiedzy, która nas tak bardzo fascynuje, czyli z mózgu. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia.